Ha! Pierwszy. Tu? Tu jest taka wi- Nie. Niby jest narysowana kawa. Ty, to gdzie jest jeszcze kawiarnia? Nie znaleźliśmy jakiegoś budynku. Źle zwiedziliśmy kurort. Tam coś jest jeszcze po prawej, pomarańczowe takie, co to było. Ale tam jest ta szkoła surfingu. To jest kafejka. Nie tu na dole, a tam po tam, prawej. Tu jest supermarket. No, a, to supermarket, dobra. No, chyba, że jeszcze tu coś a jest, ta ale... ta kafejka tam na wprost nie była za tobą. Za tobą? Za tobą, no. Za tobą. A tutaj, patrz, są jakieś drinki, może tutaj to no było. Właśnie. Jurek. Co podać? Nie, on czemu też nie. Czemu wygląda jak Seba? Przepraszam, jednak nie chciało mi się pić tak bardzo, jak myślałam. Okej, okay, ale wróć, no, jeśli będziesz a, czegoś ktoś, potrzebować. Ej, posłuchaj tych rytmów. Kolopneotao pisze, że to tam, gdzie się dęsi. No to już. Dance. Bo tu nic więcej chyba nie ma, nie? Bo tam jest lodziarnia i sklep. Więc tam nie. I jeziorko, więc spróbujmy na dyskotece rzeczywiście. Czy może ktoś wie z tych, z widzów, czy tutaj, czy czegoś, ja nie wiem? No on powiedział, że mogę w kawiarni pracować. Skłamał cię? Siema. Ale właśnie, bo tam na wejściu do dyskoteki jest kilka stolików, więc może o to chodzi. Widzisz, masz no. Tylko, że ona też, tutaj można tańczyć. Witam, w czym mogę pomóc? A cię dziad ochłamał. O, tak! Czy mogę czy w czymś pomóc? W czymś pomóc? Słyszałam, że jest tu jakaś praca. Tak jest. Potrzebujemy kogoś do monitorowania kamer ochrony i odnajdywania właścicieli zagubionych przedmiotów. Obejrzyj te nagrania z kamer i spróbuj nam pomóc. Nie no! Nie no, spoko, nie? O! O! Tu widzę parasol. Halo! A ja widzę Sebę i Marcina. Ej, ktoś budzik w ogóle zgubił. Seba zgubił budzik, a Marcin ej, zgubił co parasol. Się, co? Z dupy mu wypadł. Ej, ja tu nic nie robię, nie? Siema, Sin. Ej, nic nie klikam. Co się dzieje? Ta gra się sama robi. Łysy też zgubił parasol, a Janusz zgubił flachę wódki. Ukryta kamera. A gubią ciągle parasole, o co chodzi? Jaki na tej wyspie. Big Brother w ogóle, nie? O, radio zgubię. Oto na pewno jest ta nauczycielka angielskiego, bo one zawsze mają takie gówniane boomboxy, nie? Zawsze. Ale jak na razie to jest najdroższa z rzecz niż wszystkich, to na pewno ja zgubiłem. Znalazłeś rzeczy należące do gości. Musisz oddać je właścicielom. Aha! Ta miała no, boomboxa. Dobra, to angielskiego miała boomboxa. Ten miał flachę. Ten miał parasol. Tu ale był to nie ten parasol! Nie ten nie parasol, ten. Bigos. Nie poszło. Może ten drugi. Ten drugi parasol, dobra. A ten Sebiksa po lewej miał ten parasol. Tam blad, jak blond, o, no. O, tak, teraz jest dobrze. Zasłużyłeś na wypłatę, oto 10 złotych. Ty, 10, ej, to jest... Myślałem, że 30. Ej, ale to jest lepsze tej, bo za psa tyle się nabiegasz i dostajesz 4 złote. A tutaj, ej, to jeszcze raz. Będzie na stanik. Będzie na stanik. Czy mogę wam w czymś pomóc? Słyszałam, że jest tu jakaś praca. Tak jest. Potrzebujemy kogoś do monitorowania kamer ochrony i odnajdywania właścicieli zagubionych przedmiotów. Obejrzyj te nagrania z kamer. W każdym normalnym klubie rzeczy latają w stronę kamery. Ładnie. Chciałbym taką pracę, no ja też. O, ta czarna zgubiła plecak, a ten Raven z Hany Montany zgubił... Co nie tam widać. Jest? Nie, co tam jest. Widać? Nie widać? Teraz widać? O, budzik. Tam każdy coś gubi, zauważyliście? O, czerwona... Ja się pytam, gdzie oni mają to wsadzone. O, znowu nauczycielka angielskiego. A on chyba zgubił kulkę analną. Tak to wygląda. No, pobawił i zostawił. Co to jest? A bo to są jakieś bransoletki. A, bransoletki. Bransoletki. No. A tamten zostawił pornosa, w sensie jakieś CKM czy Playboya, a ten zostawił a ten flachę. Dobra. Kto nosi budzik ze sobą? Znalazł... dobra, i teraz tak. Ta była nauczycielką. Tak. Ten miał flachę. Tak. Pornos był z prawej strony z góry. Ten miał kulkę analną.
ten miał pornosa. A się dobrali, ta miała ten na plecach, a ten miał wibrator. Ej, no weź go! O. Nie pasuje. A to jednak nie on. To jest 26 zł? Dawaj jeszcze raz. Jezu, jakie fajne! Jeszcze raz, jeszcze raz. Ej, to jest najłatwiejsza kasa tutaj. Słyszałam, że jest tu jakaś praca. Jezu, jakiego będzie biznesmenką po prostu. Bizneswoman. Ale czujecie to, że to jest mój wymarzony... Mój wymarzony chłopak, nie? Próbujemy podbić serce, ale w ogóle dzisiaj z nim w ogóle nie zagadaliśmy, nie? No i dobrze, nie zasługuje przecież. Teraz nauczyciel ten, angielskiego, i ta zgubiła... Ej, a ten parasol jest... Ombre, Jezu, jest ombre, widzicie to? Jezu, nie oddawaj go, nie oddawaj go. Ja myślę, tak, że za pytają, tą sofę poszedłbyś o krok dalej. Czaty cię pytają, czy Bigosi grał w pierwszą część. Niestety mam pierwszą część, ale mi postać ten skacze. No to dobrze skacze. No coś... Rupliwa jest. Ej, obie najebane, nie? Plachę zostawiły. I to srogo. Co chciałem powiedzieć, no i będę musiał prawdopodobnie postawić wirtualną maszynę i wtedy... Wtedy zrobić... wtedy wam streamować, ale postaram się, żeby był wymarzony chłopak jeden, bo wiem, że jest dobry, bo tam w ogóle liceum i tak dalej. On był tym nauczycielem. Już oddam ci ten parasol. Już no, trudno. No. Ja bym nie oddawał. A ta przyniosła plecak. Ja też nie. Jeszcze nie spróbowałem w Zlimit FPS. Dobra, 30... Jezu, idziemy na zakupy! Uuu! Ej, chwilę popracowaliśmy. To co Bigos robi najlepiej i lubi najbardziej. Nie wiem właśnie o co chodzi, że mi tak jedyneczka źle chodzi, ale... I u mnie źle chodzi i ten, u Riziego tak samo się dzieje. Ja nie próbowałam, bo ja nie mam odwagi skazić swojego komputera taką grą. Tak. Siema, dobrze Anastazja. Robisz. Jezu, siema, idziemy na shopping. Shopping, kupimy te bez ramionczek, co? To jest ten stanik, bez ramionczek ten taki. Dobrze. Żeby więcej Anastazja... było widać. Anastazja, masz jakąś nową pracę? Weź mi wklej na pliwa, bo ja uwielbiam patrzeć na te twoje wydziwiane sportki. Witam, w czym mogę takie pomóc? Śliczne. O. Chciałabym poprzymierzać ubrania. Anastazja jest bardzo utalentowana. Nawet ma kanał na YouTube i tam ładne rzeczy robi. A narysowała mnie? Ona lepi. Ulepiła mnie? Dobra. Anastazja, masz wyzwanie, proszę ulepić gar pełen Bigosu, nie? Z taką wystającą kiełbasą. Dobra, szukamy tego stanika różowego. Ja tylko znam jedną Anastazję. Anastazję? Dokładnie. Ja na zapowiedzi właśnie próbowałem sobie przypomnieć jak ten i powiedziałem, ta z Greya. Nie, to nie wciąż nie to. To nie wciąż ten design. Ej, ale to miało być bez barączek. No, bez, jak bez rączek? Bez ramioneczek. Nic wie lepiej, bez czego chce. O, o, tak, tak, Jezu, ale pięknie. Po prostu, ale jesteśmy po prostu kreatorzy smaku i stylu. Jejku. Jest teraz jeszcze bardziej płaska niż była, nie? O, masakra. Nie można tutaj przymierzać, widzisz? Trzeba iść na plażę. Tak wiesz, żeby z piaskiem, nie? Weszło. No, lepiej się trzyma wtedy, bo większe parcie. No, ona... Ej, ale w ogóle widzicie, jakie ona ma czarne stopy? Tak, widzę cały czas na tym ekranie. No, ale ona boso biega, więc można jej wybaczyć. Kurde, nie zmieściłem się w drzwiach. Ciekawe dlaczego. Gdzie jest ten stanik piękny, który kupiłem? Liv, matko Coco Chanel płakała jak testowała. O i... O Jezu! Boże! Pięknie. Jezu, ale pięknie. O my cudownie. Cudownie wyglądasz, kochana. Cudownie, właśnie teraz Licznie. Cię pokocha. Świat cię teraz potrzebuje. Idź i zrób swoje. I teraz jeszcze pytanie... Jeszcze te klapy takie. Ta. I teraz pytanie, czy my musimy rzeczywiście spróbować wszystkich tych prac, czy chyba tak, obawiam nie? Obawiam się, że może się okazać, że musimy spróbować wszystkich. Takie 12 prac Herkulesa. W ogóle tak, ci piszą, żebyś coś zjadł, bo umrzesz z głodu zaraz. O, dobrze, już wyciągam z mojej torebki.
Przecież ona ma jeszcze dużo jedzenia. O, kolę sobie wypiję. Wypij, smacznego. Dziękuję, jeszcze jedno. A potem dupa rośnie, nie? No wiadomo, a potem... O, nie mam już więcej koli. To loda se ten, dziabnę. Dobrze, już, dziękuję. To jeszcze mieliśmy tam ten, zaczepiać ludzi nad basenem, nie? Zaczepiaj, tak, bo oni zaczepiaj. Coś tam, że trzeba im przynieść i jeszcze coś tam z gazetą. A, no i spod jedenastki chcę gazetę. Tak. Czy tam lody były w torebce? Tak, no, tak, od zeszłego live'a. Tak, to były lody live'a. W torebce. Mhm. Dobrze się trzymają. Albo bella murowana. Pływanie dozwolone w stroju kąpielowym bez butów. Ej, ale tu no nikogo co, nie ma, czy... na plażę zapieprzać, żeby te buty zdjąć? Ej, ale tutaj do nikogo nie ma, co tam... Bliżej. Co ma jakiegoś żetona, więc tutaj nikt nie chce mojej pomocy. Jak to nie? No, tam przy barze siedzi jakaś laska z żetonem. Ale to, bo u niej mogę zamówić drinka. A to jest tam dwa żetony. Wypróbowałaś wszystkie dostępne posady? Tak! I zarobiłaś też trochę pieniędzy. Dobrze ci zapłacili? O tak! Świetnie! Patrz, słońce niedługo. No dobra, ale się zapytałam, ile ci zapłacili? Aha! To zakupy na promenadzie! Da, no! Biegnę! Chcę teraz zrobić sobie przerwę, praca była męcząca. Chcę teraz zrobić sobie przerwę. Praca była męcząca. Dobrze, spotkamy się później w domku? Okej, okay. Do zobaczenia. O! I te nagłe zmiany czasu. Ej, nie chcę nic mówić, ale tutaj światło trochę lepiej działa, jak jest takie ciemniejsze. No ładniej jest, prawda? No. Ta. Ta-ra. No tak, ten model trochę tak nabrał trochę kształtów. Na tyle, na ile mógł. Tak. No, idź, no. A odwróciła się zanim weszła do domku, widzieliście? No. Tak. Taka creepy trochę, nie? Hej, to ty! Słońce o. Już... A kogo innego się spodziewałaś? Daddy miał przyjść. No, no. Ten to z recepcji. Co chcesz robić wieczorem? O, dziękuję Zygmunt za cheerki. Myślałem, żeby pójść pod szkołę surfingu, żeby spotkać się z tym uroczym kolesiem. Spacer. No chyba nie. Ej, no chodźmy, zamoczymy. Myślałam, żeby pójść którym pod uroczym? Szkołę surfingu, żeby spotkać się z tym uroczym kolesiem. Ten, który nas ostatnio wystawił. Ale a no to idziemy. Co będziecie robić? Spotkamy się na co plaży. Będziemy robić? Powiedział, że może załatwić łódkę na Titanika nam zrobi. Powodzenia. Musisz mu wszystko opowiedzieć, kiedy wrócisz. Okej. Okay. Po prostu już sobie wyobrażam, jak ten, jak wtedy, jak Kobra ten śpiewała ten... Every night in my dreams. Ja bym teraz zażartowała z łodzi, ale zważywszy na to, że jest za wcześnie na żart o pewnym panu, który miał wypadek. Tego nie uczynię. Jezu, ale musisz mi opowiedzieć. Co? To co ty, pudla nie czytasz? Wszystko czarno-białe. No nie czytam właśnie pudelka, nie mam czasu. Oj, aha. Bigos, bigos, to skąd ty wiesz, co się na świecie dzieje? A to, że lasy deszczowe płoną, to wiesz? A no, wiem, bo ten, bo pisali ten, że o, to tobie, no to przeczytałem. Na Facebooku, nie? No. No. Bo co drugi mój znajomy, płuca ziemi płoną i taka smutna minka. No i to jest wszystko, co zrobią, po prostu napiszą na Facebooku, tak, że płuca ziemi płoną. Only ale, sad reaction. Ale... Jest im, dokładnie. Jest im smutno z tego powodu, no. Tak. Ale nie zastanowił się nad tym, że chyba coś jest nie tak, skoro płuca ziemi są tylko w jednym rejonie, na kuli ziemskiej, nie? I że może najwyższa pora na przykład zadbać o to, żeby było jednak więcej drzew i więcej lasów na całym świecie, a nie tylko gdzieś tam w Ameryce Południowej. W ogóle chciałem powiedzieć, że nas Christian Grey... Jest tutaj plaża i generalnie, a on w takich pantoflach tu chodzi, nie? Ja nie chcę, żeby on ściągał jakiekolwiek buty tutaj. On się zabezpiecza przed cieszę takimi się, że przyszłaś. Postaciami. Martwiłem się, że ciągle jesteś na mnie zła. Jestem na ciebie wkurwiona. Cały czas jestem zła, kup mi prezent. Tak. Myślałam nad tym i prawie nie przyszłam, ale byłam ciekawa. Mówiłeś, że chcesz mi to wynagrodzić, teraz masz szansę. Ale ty zbicza tej. Bzdura, zapomnij o tym, wiem, że musiałeś pracować. Nie, to nie. Pierwsze nie, czy drugie? Nie. Drugie. Drugie. W sensie pierwsze czy trzecie, o.
No to znaczy to, że przyszłam, bo byłam ciekawa. Nie, że możesz mi to wynagrodzić. O, dobra. Tak. Mówiłeś, że chcesz mi to wynagrodzić. Poczuj się jak teraz królowa. Teraz masz szansę. Rety, naprawdę mi tego nie ułatwisz, prawda? O, dziękuję za donejcika. Mówiłeś coś o łódce. Gdzie ona jest? Jakąś muzyczkę tak dziwnie obcięło. Idziemy. No, też nie słyszę, nie widzę w ogóle obrazu, zaciął mi się. Tytanik! Tytanik, tak! O, ale pędzimy! I will go on na fajnie, żeby wypożyczyć łódkę i teraz musimy zapierdalać z tą łódką. Dokładnie, bo to tak w ogóle nie jest łódka, tylko rowerek, nie? No. Ja bym bardzo prosiła, żeby nam Bigosik odciął do streama. Dobra. Bo ja cały czas jestem na plaży. Już. Ja też jestem na plaży, nie? To... Już wam odcinam live'a. Och, dziękujemy. O, słyszę dźwięk. No, coś tam, poszło. O, już nie słyszę. To... Odciął, nie ma. Nie ma. Proszę. Już działczy. Już. O. Oj, pięknie. A gdzie my jesteśmy? A co to jest? No, przypłynęliśmy tą łódeczką tutaj na rozbitą wyspę. Nie chcę nic mówić, ale on teraz nas może zgwałcić, zjeść i spalić. A wróci się tą łódką i na zawsze zginiemy, bo nikt nas tutaj nie znajdzie. Jezu, tak, super. A ja myślałam, że to właśnie Helga może go teraz zgwałcić. Ej, patrz i zjeść i spalić. I rozpalił tutaj ognisko. To jest jedyne, co dzisiaj rozpalisz. Dobra, co tam chcesz, Krzysztof? Uwielbiam tę wyspę. Jest bardzo romantyczna, prawda? Tak, jest piękna. Tylko popatrz na ten zachód słońca. Na pocztówce może wyglądać tandetnie. Słońce zajdzie i ty też. Nie, uwielbiam to miejsce. Jest takie naturalne i piękne, zupełnie jak ty. I teraz sobie wyobrażam, jak ona się tak uśmiecha. I teraz sobie wyobrażam, jak ona tak się uśmiecha w tym makijażu, nie? W ogóle... Już se pogadali, wracają. Szukaj księżycowego jeziorka i zostań syrenką. I po rance, powiedzieliśmy, że jest pikna i na ranie. Aha, popłynęliśmy tam, żeby... Tam żeby tylko... pogadać, że jest pikna. Tak. Powiedział dwa zdania i wraca. Super ratko w ogóle, fajnie się bawiłam. Fajnie było. Dobrze się bawiłem. Zajebiście. Tak, było bardzo... No pogadałam. Było tylko miło? Tylko miło. Nie, było świetnie. Wszystko było idealne. Dobrze, może pójdziemy gdzieś znów razem niedługo? That voice. Muszę odstawić łódź, ale najpierw odprowadzę cię do domku. O proszę. Dzięki, chcę ale zobaczyć, nie trzeba. Gdzie mieszkasz, żeby cię stalkował. Dzięki, ale nie trzeba, znam drogę. Chciałabym, bo. Dobra, no chodź, zaprowadź mnie. Powiedzmy, że to będzie romantyczne. Ojejku, taki rycerz, to będzie ta romantyczna, jak ta wycieczka to... na wyspę. Mam nadzieję, że Oli nie ma w domku. A ja tylko chciałabym powiedzieć, że on cię tak, wiesz, zaprowadzi do domku, żeby miał pewność, że nikt inny po drodze ci nie poderwie, ani że nie zabalujesz, nie? On cię po prostu wrzuci do tego domku, zamknie drzwi na klucz i klucz wjebie do oceanu. I koniec. Ola ma ochotę na trójkąt. Leave mat! W ogóle ten... On chce puknąć na pewno inną, wiecie, szybko myk, randeczka, bo kolejna czeka w kolejce, nie? No, no, jestem przekonana, że tak jest. Albo zobaczył ją dokładnie przy tym ognisku i stwierdził nie. W ogóle widzicie, co napisali na czacie? Ola, obciągola, dalej się opierdala. Tak. Chciałbym zauważyć, że mamy wszystkie serduszka żółte, a były szare. O, rzeczywiście. No, co się stało? Takie z moczem mamy. Aha, cichu ci się chce. W ogóle, ale ten Ola obciągola. Nie włożyła parasola czy coś. Po prostu żarty na poziomie, nie? Dzisiaj lecą. Jak zawsze. Strażnik dziewictwa. Idzie, nie? Tak szeroko, tak jak my. Ale romantycznie idziemy, kurde. Jezu, jak ta kamera jest zjebana. Czekajcie, bo ja chcę uchwycić taki ładny kadr, żeby na miniaturkę było. Mam przez pół sekundy coś tam się znajdzie. Tak, kliknę print screen i on będzie w takim, wiecie, takim ruchu, nie?
się tak rozmaszę. O Boże. Oh. Zauważyłam dopiero teraz, że ta postać nie ma potrzeby higieny. I nie myje się zupełnie tak jak w The Sims średniowiecze. Tak. I co? A nie pogadamy w ogóle? Nie no, odprowadził cię do domu. Czasem relaksuje się przed pracą. Aha. Nie mam pytań, jak on się relaksuje przed pracą, wiesz? O. Ale fajnie, że znasz takie szczegóły swojego kolegi. Ej, czy się to? Ty? A, ej. On tu stoi. Stoi jak stalker, nie? O mygy. Ola, wynosimy się stąd. Ola tam na łóżku już rozkroku leży. Leave man. Ona przed chwilą Dadiego zaliczyła, już nie ma jak siły. Było? Byłam tak podekscytowana, że nie mogłam zasnąć, dopóki nie wróciłaś. Aha. Dobra. Ta tak wcześniej kładzie się spać z kurami. Oszalała na wakacje? Było świetnie, po prostu wspaniale. Popłynęliśmy łódką na wyspę. Było tak pięknie, że nie umiem tego opisać. Dobrze się dogadywałyśmy. Wydaje się miłe. Nie wiem, nie jestem pewna, co powinnam myśleć. Co wybrać? Drugie. Ja bym wybrała drugie, a wy wybierzcie. Dobrze się dogadywaliśmy. Wydaje się miły. Wow, podoba ci się, co? Nie jestem pewna. Jeśli znów mnie zaprosi, to może... Jeśli znów cię zaprosi, to się nie wahaj. Aha. Aha, wczoraj gadała, żeby uważała. No. Zakończ dzień już jest dostępny, a jeszcze sprawdzę, czy Christian jest pod domem. Podsłuchuję, co Oli powiedziałeś. Jest po prostu. Dobra, zakończ dzień. Gdzie jest tutaj? Tu. Idź na dyskotekę podensować. No teraz mi to mówisz. No, jak ty... O. Ola pierdola. No i co? No i skończyliśmy dzień i co? I to już będzie tyle? O, koniec? Mleko! Wypij. O, do dna. Patrzcie, Ola się ubrała w końcu. No. O, co się stało? I jeszcze tutaj mleko, Kitra. Ej, przesuń się! Ej, nie mogę wziąć mleka, bo Ola tu stoi. Teraz się zawiesiłem. Ty ją spław jakoś. Ola, odejdź stąd. Widzę, że tam chowasz ten mleko. O. Żeby nam nie zajebała. Ta już ubrana, bo okres dostała. Chcę dziś pójść już na po wakacjach. Kurortu. Nie przeszkadza ci to? Zobaczymy się znów wieczorem. W porządku, skarbie? Okej, okay. Baw się dobrze. Będę. A ty ona coś ukrywa. Wyjść i zabawić się z kolesiem. No. No. Okej? Okay? Ej, ona coś ukrywa. Lol, idź się zabawiaj z kolesiem z surfingu. No, super. Idziemy za nią. Co ty myślisz sobie? What jak you thinking? Idziemy za nią. Idzie się dalej opierdala. Jezu, YouTube na pewno zablokuje te odcinki, nie? Ja jestem, oczywiście, że tak. Już na starcie. I prostakami, co trzecie słowo przekleństwo, naprawdę. No, Młotka, ty to dzisiaj po prostu królujesz. No. Nie bardziej niż ty, mój drogi, nie bardziej niż ty. Przyganiał kocioł garnkowi, czy jak to... Czy jakoś głodny tak? Głodny głodnemu wypomnij, czy jakoś tak. A głodny głodnego zrozumie, czy coś. No. Uspokójcie się, bo się głodny robię. W sumie ja trochę też. Gdzie ona lezie? On tak będzie chodzić w kółko. Będzie orbitować. Może poleci na Marsa. Po długopis. Jak już wychodzimy z YouTube'a, to z rozmachem. No, pewnie. Ja w ogóle marzyłem sobie trochę o partnerze na Twitchu, nie? Mhm. Ale mogę sobie pomarzyć jeszcze na razie. Bo jak zobaczyłem, jakie klipy są zapisane, no jak gramy w Saints Row, tam ruchają się jakieś osoby, nie? Z jakimiś dildosami, klatki i tak dalej. O, to z partnerem już w ogóle mogę się pożegnać, aj, nie? Ty się śmiej. Ja jak składałam podanie o partnera, potem jak bo tam trzeba najpierw ten achievement wbić. Jak wbijesz ten achievement, to możesz złożyć podanie o partnera, nie? No.
jak ja złożyłam podanie o partnera po wbiciu achievementu, to tuż przed kliknięciem tak złóż usunęłam wszystkie filmy z Zabrakiem i Sutkiem. Powiedziałam, że jak ktoś na to trafi, to mogę zapomnieć. No. A jeszcze zależało mi, żeby nie parować Twitcha z YouTube'em głównie, dlatego że tam YouTube sobie rości pewne prawa wtedy do konta do Twitcha, więc ja specjalnie jeszcze tak patrz, o jak się opieprzę, to jest to zwiedzanie, nie? Super, i jeszcze w tym, w ciuchach, nie? A, no wiadomo, przyszła się opalać w ciuchach. Szybciej będzie. Bo teraz będzie. Te kubolty wypala na nogach, żeby miała na stałe. Tak, dokładnie. Dobra, idziemy do tego kolesia. Patrzcie, kto tutaj stoi! Boże, nasz mąż! Bierz go tam. Nasz mąż, ten od dealerki. Bieraj go! Ojej! Rasta. Trzymaj się z daleka od tabaki, dobrze? Nie jest dla ciebie dobra, twój nosek powinien być czysty, mała. W ogóle napisali, potem przyjdzie i będzie gadać, że zmęczona. No, jak no, zwykle. Dokładnie, tak będzie gadać. Anastazja, misiu zerki na priwa, proszę. Bo coś mi linkaczka złego wysłałaś. O, siema Jakubek. Jaki opiekuńczy, no wiadomo. O, możemy tylko z Michałem porozmawiać. Hej, dzień dobry. Hej, o tych jego relaksach. Dobrze spałaś? Tak, dobrze spałam. Dzięki. A ty? Długo jesteś na nogach? Długo stałeś pod moim domem? Praca tutaj ma swoje wady. Dopóki nie zasnęłaś. To nie całkiem wakacje. A też będziesz się relaksować przed pracą? Ale ma to swoje plusy. Tylko popatrz na tych pięknych gości, którymi musimy się opiekować. Ty, on jest gejem, naprawdę. Kurczę! Mm-hmm. Szef chce, żebym poszedł na plażę i sprawdził rower wodny. Mówi, że to jeden z naszych. Pamiętałeś, żeby odstawić tę łódź wczoraj wieczorem, prawda? Oczywiście. To wyjątkowa łódź, tylko dla wyjątkowo ślicznych gości. Jaki on jest zasadzony z czarowaniem. Przesadzam? Mówiąc o tobie? Nie wierzę, że to w ogóle możliwe. Dość już. Masz no, na dość. Jaki bajeran. Okay, jak ja bym spotkała takiego kolesia, to będę on by szybciej ode mnie zrobił wypad niż przy nas. Ja nie wiem. Tak. Dobra. Po prostu nie mów do mnie teraz, by było z prędkością światła, nie? Światła. Dokładnie. Większość ubrań znajduje się w domku, jednak kiedy chcesz się kąpać, możesz przebrać się w kostium nie tylko w domu, ale też w przebieralniach znajdujących się na plaży. No super. Ktoś wie, co teraz mam zrobić? Nie do końca. Może się przebrać. Ale ty już jesteś przebrana, tylko musisz butki ściągnąć. No i cyk do mycia. Aha. Będę miał zaraz przerwę, chciałabyś pójść popływać? Dobra, okej. Okay. Czyli musimy iść ściągnąć klapy. Tak jest. Make-up już jest u Lai zrobiony. No, także to piękny. Zapraszam do obserwowania mnie na Twitchu. Serdecznie. I milutko. Serdecznie. Warto. Warto. Jest lepiej niż na YouTubie. Warto. O Boże, na YouTubie ostatnio wszedłem w kartę na czasie gry. Zobaczyłem, co tam się dzieje. I wyszedłem. I już Tak, nigdy więcej moje życie już nie będzie takie samo, nie? Już nigdy więcej. Nie mam? Nie mam makijażu? Nie mam, mam makijaż. Gdzie piękny jest. Mam makijaż.